Jesteśmy w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Janowszczyźnie i dziś obchodzimy Święto Rodziny. Zorganizowaliśmy Festiwal Piosenki Rodzinnej pod tytułem Rodzina razem się trzyma. Kto przyjechał na dzisiejsze wydarzenie? Zaprosiliśmy wszystkie szkoły z naszej gminy i kilka szkół z powiatu. Na nasze wydarzenie przyjechały dzieci z ośrodka szkolno-wychowawczego w Sokółce oraz dzieci z Kamiennej Nowej. To jest festiwal piosenki. Czy były jakieś wymagania co do piosenki? Tematyka piosenki miała być związana z rodziną. Także organizowaliśmy wcześniej festiwale piosenki o matce. Tym razem daliśmy większą swobodę wykonawcom. Mogą śpiewać piosenki o mamie, o tacie, o tematyce rodzinnej. Czy poza koncertami są przewidziane inne atrakcje? Oczywiście. To nie tylko koncert. Nasz festiwal to również festyn. Dziś częstujemy wszystkich słodyczami, daniami z grilla, oferujemy bogatą ofertę dmuchańców i innych zabaw. A jakby Pan ocenił frekwencję? Bardzo się cieszymy z licznie przybyłych przedstawicieli rodzin. Jak zwykle zawiodły nas szkoły sokólskie, szkoły podstawowe. A jakby Pan ocenił pogodę dzisiejszą? Pogoda w Janowszczyźnie zawsze jest wspaniała na takich imprezach. Pogoda nam zawsze dopisuje i tym razem nie mogło być inaczej. Czy w przyszłych latach też możemy się spodziewać takich wydarzeń? Oczywiście. Co roku więc będziemy organizowali takie imprezy, dlatego że to już tradycja. To już zmieniliśmy wprawdzie formułę z konkursu piosenki na festiwal, ale tak chyba jest lepiej i sprawiedliwie dla wszystkich wykonawców.